Tu Polskie Radio PIK, poniedziałek, 4 dzień maja, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jeszcze nigdy tak wielu nie wiedziało tak mało, mimo tak dużej liczby różnych informacji, że tak sobie pozwolę na luźne nawiązanie do słów klasyka. Oczywiście chodzi o wybory. Kiedy, jaką metodą i tak dalej, i tak dalej. Czy odbędą się 10 maja metodą korespondencyjną? Czy można będzie je przesunąć? Co politycy sądzą o wyzwaniach do bojkotu? Teraz przez najbliższe 3 kwadranse poszukamy odpowiedzi na te pytania, a szukać będziemy ich razem z moimi i Państwa gośćmi. Tomasz Lato, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, dzień dobry. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzej Walkowiak, Porozumienie. Kłaniam się, witam. Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni panowie, przypomnijmy sobie, przypomnijmy naszym słuchaczom. Sprawa stanie się jasna 7 maja, czyli ostatniego dnia obecnego posiedzenia Sejmu, bo przed nami 3 dni posiedzenia Sejmu jeszcze. W harmonogramie przewiduje się głosowanie nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Miałoby się ono odbyć w środę. Uchwaloną 6 kwietnia specustawą autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory mają zostać przeprowadzone w drodze głosowania korespondencyjnego, zajęły się we wtorek senackie komisje, a posiedzenie, na którym zajmie się Senat, zaplanowane jest na 5 i na 6 maja, czyli na wtorek i na środę. Gdy ustawa wróci do Sejmu, czyli 7 maja, zapewne pojawi się największy znak zapytania, bo nikt nie wie, co będzie dalej. Wszystko będzie zależeć od głosowania. Zacznijmy od ugrupowania rządzącego, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Tomasz Latos, dlaczego wybory 10 maja, dlaczego korespondencyjne? Proszę powtórzyć, przypomnieć jeszcze raz naszym słuchaczom. Bo to rzeczywiście już wiele razy o tym mówiliśmy, to żeby była sprawa jasna, to nie 460 posłów w głosowaniu decyduje o terminie wyborów. Są pewne terminy konstytucyjne i wiadomo, że zgodnie z konstytucją te wybory muszą odbyć się między 75, nie później niż między 75 a 100 dniem przed końcem kadencji, która upływa 6 sierpnia. No i na dobrą sprawę mamy sytuację następującą. Jest na stole cały czas propozycja złożona przez Jarosława Gowina, podpisana przez wszystkich liderów Prawa i Sprawiedliwości, która oczywiście to by wymagało pewnego konsensusu politycznego również z opozycją. Ale ta o tym, że za 2 lata? Wyborów, ta propozycja cały czas jest aktualna, przełożenia wyborów na za 2 lata, kiedy najprawdopodobniej będziemy po epidemii i jest duża szansa, że będzie też już wynaleziona szczepionka. A inną metodą to jest oczywiście, kiedy jest upór, żeby tego terminu nie zmienić, no to pozostaje termin majowy. Termin w maju, oczywiście tu znowu są 2 możliwości, albo korespondencyjnie, czyli bardziej bezpiecznie, albo metodą tradycyjną. Innej możliwości nie ma, bo jesteśmy oczywiście namawiani do trzeciej drogi, mianowicie wprowadzenie stanu wyjątkowego czy stanu klęski żywiołowej choćby na parę dni, po to, aby pod pretekstem wprowadzenie choćby na parę dni czy na parę godzin stanu klęski żywiołowej będzie możliwość wyznaczenia nowego terminu wyborów nie później niż 90 dni czy około 90 dni po zakończeniu tego stanu nadzwyczajnego. Czyli mówiąc innymi słowy, za kilkadziesiąt dni bądź za sto kilkadziesiąt dni, w zależności od tego, jak ten stan wyjątkowy miałby długo trwać, czyli najprawdopodobniej nadal w okresie pandemii, bo wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Mówi się nawet jesienią o drugiej fali zachorowań i w sytuacji, w której ustawa Platformy Obywatelskiej i PSL-u z roku 2008 przyjęła praktycznie wszystkie te restrykcyjne rozwiązania, które są związane właśnie z stanem epidemii. To Donald Tusk z Ewą Kopacz, Donald Tusk był premierem, Ewa Kopacz ministrem zdrowia, przy zgodzie całego Sejmu wymyślili rozwiązania z tymi wszystkimi możliwościami zamykania teatrów, szkół, różnymi ograniczeniami. Chce pan powiedzieć, że właśnie to w tej chwili jest stosowane przez obecnych rządzących. To, co jest realizowane, panie pośle, w tej chwili, ale po wyliczeniu tych możliwości... 2008, tak, pamiętam, mówiliśmy o tym. To nie ma związku, czyli krótko mówiąc, stan wyjątkowy by tylko i wyłącznie był na potrzeby przesunięcia terminu. A teraz ja bym chciał, żeby Tomasz Latos, poseł Tomasz Latos powiedział Tomasz Lenz, jak rozumiem. Nie. Ja bym chciał, żeby Tomasz Latos na koniec w ostatnim zdaniu powiedział, która opcja jest według pana najlepsza. Dla mnie oczywiście najlepszy jest konsensus polityczny wszystkich. I ja przyznam szczerze, miałem nadzieję, że w sytuacji tak trudnej, tak dramatycznej opozycja też będzie otwarta na rozmowy i wszyscy się ze sobą dogadają. Konsensus. No bo to nie może być tak, dla pana, że opozycja umywa ręce i de facto zmusza, prowokuje, wywołuje tą sytuację wyborów majowych. Wspomnieliśmy już nazwisko pana posła Tomasza Lenza, zatem jemu teraz oddajemy głos. Wybory 23 maja byłyby niezgodne z konstytucją i z danymi epidemiologicznymi, powiedział dziś rano przewodniczący Platformy Borys Budka. Nie można w normalnych, zdrowych warunkach przeprowadzić głosowania w maju. Panie pośle, Tomasz Lenz. Dziękuję za tę informację, tę wypowiedź, którą słyszeliśmy z ust pana posła Tomasza Latosa. Rzeczywiście pan poseł Latos ma rację, mówiąc o terminach konstytucyjnych, jeżeli chodzi o kwestie wyborów prezydenckich. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, gdzie miały odbyć się prawybory w Partii Demokratycznej, jak i w kilkunastu krajach europejskich zrezygnowano z wyborów przełożonej na inny, dogodny termin, który będzie dawał możliwość przeprowadzenia tych wyborów bezpiecznie dla mieszkańców, z punktu widzenia także epidemii, no i będzie dawał możliwość przeprowadzenia normalnej kampanii wyborczej. To dotyczyło to wyborów zarówno parlamentarnych, jak i wyborów samorządowych, czyli większość krajów demokratycznych uznała, że przeprowadzanie wyborów w tym okresie nie jest bezpieczne dla mieszkańców. Natomiast u nas mijają terminy konstytucyjne dotyczące wyborów prezydenckich. Rzeczywiście stoimy przed znakiem zapytania, jak rozwiązać ten problem. I o tym mówimy tak naprawdę od 3 miesięcy. Mówi o tym opozycja, mówią o tym organizacje pozarządowe, mówią o tym samorządowcy, a przede wszystkim mówią o tym Polacy. Bo ponad 70% Polaków w badaniach przeprowadzonych przez wszystkie firmy mówi, że nie chce wyborów w tym okresie, czuje się zaniepokojona koniecznością udziału w wyborach właśnie w okresie pandemii i nie chce, żeby te wybory się odbyły teraz, że powinny odbyć się później. Jest to ogromna liczba wyborców, w tym wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście te terminy powodują, że zarówno opozycja, jak i rządzący muszą zadać sobie pytanie, jak z tego problemu wybrnąć. I przede wszystkim ja muszę skomentować propozycję głosowania korespondencyjnego. Nie nazwę tego wyborami. Jeżeli państwo pozwolą, będę się trzymał tej terminologii. To nie są wybory, to jest głosowanie korespondencyjne. W którym to głosowaniu korespondencyjnym nie wezmą udziału ci, którzy mieszkają poza miejscem zamieszkania, przybywają na terenie innej gminy, osoby, które otrzymają pakiety bądź nie otrzymają pakietów. Przecież dobrze wiemy, że roznoszenie tych pakietów do skrzynek pocztowych nie jest jeszcze możliwością, 100% możliwością tego, że otrzymają te osoby, które akurat chcą głosować bądź nie chcą głosować. No, to nie jest głosowanie, to jest, przepraszam za określenie, jest to jakaś zabawa Prawa i Sprawiedliwości w wybory. To nie są wybory tajne, to nie są wybory transparentne, to nie są wybory powszechne, to nie są wybory. Do tego dziwię się, że ze strony rozsądnych skądinąd bardzo często posłów Prawa i Sprawiedliwości słyszę takie głosy jak pana posła Latosa, że to są wybory. To nie są wybory, to jest farsa. Natomiast zastanówmy się, jak przeprowadzić wybory. I wydaje mi się, że w czwartek w tym tygodniu Sejm odrzuci możliwość głosowania korespondencyjnego. Jestem o tym dość głęboko przekonany, bo nawet wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości odzywają się głosy, że no to jest niepoważne. W związku z tym staniemy przed koniecznością przeprowadzenia wyborów przez komisje wyborcze. Czyli standardowo, tak jak wybory się powinny odbyć, aby miały oczywiście też standard wyborów opisanych przez konstytucję. I w lokalach wyborczych. Co do terminu tych wyborów. I staniemy zapewne w tym tygodniu przed dyskusją, czy te wybory odbędą się do 24 maja, czyli do ostatniego terminu konstytucyjnego, jaki wymagany jest przez polskie prawo, i przeprowadzą je komisje wyborcze na podstawie spisów wyborców, a organizatorem tych wyborów będą samorządy terytorialne, czy też dwie możliwości. Jedna okazała się dzisiaj, jak słyszeliśmy, że prezydent Andrzej Duda może zrezygnować z funkcji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na okres 2 miesięcy. Prezydentem będzie pani marszałek Sejmu, pani Witek, a wybory zostaną przesunięte na drugą połowę lipca, więc Prawo i Sprawiedliwość rozważa tego rodzaju hipotetyczną możliwość zgodną z prawem. I druga możliwość to jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. No to jest ta druga możliwość, o której pan poseł Latos mówi, że uważa, że taka rzecz nie powinna mieć miejsca, chociaż wszyscy Polacy czują, że jest pewien stan nadzwyczajny, ale formalnie pan prezydent tego stanu nie ogłosi. Więc widzimy, że kończymy w ten czwartek koncepcję wyborów korespondencyjnych, a jak słyszymy z obozu Prawa i Sprawiedliwości jest poszukiwanie przeprowadzenia w jak najszybszym trybie wyborów w terminie możliwym, zgodnym z prawem, czyli prawdopodobnie rezygnacji pana prezydenta Dudy, który w tym momencie będzie kandydatem w wyborach prezydenckich, ale już nie jako osoba pełniąca funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I wtedy spodziewam się, że te wybory odbędą się w lipcu, normalnie przeprowadzone przez komisję wyborcze. Pojawiła się zatem nowa, najnowsza jeszcze jedna koncepcja, którą musimy dorzucić do tych już istniejących, ale zanim o tej nowej, to jak wiemy wszyscy, oczy wielu obserwatorów, wszystkich obserwatorów zwrócone są w tej chwili na ugrupowanie Porozumienie Jarosława Gowina. W Porozumieniu nie ma poparcia dla rozbicia koalicji rządowej i nie ma flirtu z opozycją. Przygniatająca większość naszych działaczy chce pozostania w Zjednoczonej Prawicy. To są słowa Adama Bielana, który z drugiej strony jednak przyznaje, że w Porozumieniu toczy się spór polityczny i to dla każdego obserwatora jest jasne. Tak mówi Adam Bielan. Senator Andrzej Walkowiak z Porozumienia. No pewnie mogę tylko powielić to, co powiedział Adam Bielan. Uważam, że w momencie właściwie potrójnego kryzysu, a więc zdrowotnego, gospodarczego i politycznego, rozbijanie koalicji, która jest najlepszą koalicją od 1989 roku, to jest układ na prawej stronie sceny politycznej przez właściwie kilkadziesiąt lat wyczekiwany przez wyborców prawicy, wyborców, którzy są różnorodni wprawdzie w swoich odcieniach, ale zawsze oczekiwali zgodnego i jednolitego działania polskiej prawicy i to się dzieje od roku praktycznie 2014, więc w tej chwili robienie wyłomu i rozbijanie centrum obozu Zjednoczonej Prawicy byłoby ogromnym błędem. Dlatego uważam, że również ugrupowanie Porozumienie powinno poprzeć pomysł, jeżeli chodzi o termin wyborów, wynegocjowanego w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Bowiem po drugiej stronie sceny politycznej, o czym chyba pan Jarosław Gowin bardzo gorzko się przekonał, nie ma dobrej woli, nie ma dialogu polegającego na poszukiwaniu rzeczywiście rozwiązań kompromisowych. Mówił o tym bardzo klarownie przed chwilą pan poseł Latos. Wszystkie pomysły opozycji są nakierowane jednak na wywołanie jeszcze głębszego kryzysu politycznego i gdzieś tam w interesie politycznym, co nie dziwi, też są nakierowane na rozbicie jedności Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że to po prostu się nie uda. Ale kto tę Zjednoczoną Prawicę miałby rozbijać? Bo zdaje się, że teraz trwa gorączkowe liczenie głosów. Ilu Gowinowców tak zwanych, nazwijmy ich, czyli oczywiście członków Porozumienia Jarosława Gowina, zagłosowałoby przeciwko Zjednoczonej Prawicy, więc oni sami. Rzeczywiście jakaś różnica zdań prawdopodobnie jest, natomiast uważam, że tak jak powiedziałem przed chwilą, w tej chwili wyjście naprzeciw tym zakusom opozycji jest działaniem bardzo niebezpiecznym, destabilizującym nie tylko scenę polityczną, ale cały kraj i dlatego uważam, że posłowie Porozumienia powinni tak głosować, żeby nie rozbić jedności klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony jednak mamy polityków, którzy chcieliby pewnego zbliżenia z Polskim Stronnictwem Ludowym. Polityków Porozumienia, tak mówi Adam Bielan. Co pan o tym sądzi? Zatem ciągle możliwe jest, że kilku przejdzie na inną stronę? Barykady? Tak, tylko właśnie dziś w tym konkretnym układzie parlamentarnym budowanie, to, no bo przejście do gdzieś tam zbliżenie się do obozu Koalicji Polskiej czy Polskiego Stronnictwa Ludowego oznaczałoby de facto zbudowanie nowej większości w parlamencie. Budowanie nowej większości w parlamencie musiałoby pociągnąć za sobą współpracę polityków Porozumienia, więc czy części polityków Porozumienia z ludźmi od marksisty Zandberga, z ludźmi od miłośnika LGBT pana Biedronia i postkomunisty Czarzastego. Uważam, że powstałby jakiś przedziwny konglomerat, który w kategoriach nawet, bym powiedział, moralności nie powinien mieścić się w sumieniu polityka konserwatywnego, polityka prawicowego. To byłby grzech, za który ciężko by trzeba było zapłacić. Pojawiła się jeszcze jedna koncepcja. Może wicepremier Jarosław Gowin mógłby w najbliższych dniach, właśnie teraz, w tym najgorętszym tygodniu powiedzieć tak. Wybory 10 maja ja zablokowałem, mam swój sukces, a że odbyłyby się na przykład 23 maja, wówczas mógłby Jarosław Gowin uznać, że wychodzi z twarzą z tego kryzysu. Pojawiła się taka koncepcja. Co pan o niej sądzi? No bardzo dobra koncepcja. Jeżeli większość konstytucjonalistów twierdzi, że to jest, to chyba łatwo policzyć, łatwo stwierdzić, że jest to termin konstytucyjny, to uważam, że w obliczu tego, co się działo, w obliczu tych jałowych dyskusji, powinno się te wybory przeprowadzić 23 maja. Zyskujemy 2 tygodnie, a przez 2 tygodnie naprawdę da się zorganizować dobrze wybory co do procedury, których nikt nie powinien mieć zastrzeżeń. Tylko by trzeba było mieć złą wolę, żeby podważać sensowność tych wyborów 23 maja. Ale co, 23 maja normalnie w lokalach wyborczych? Ja generalnie jestem jako Andrzej Walkowiak zwolennikiem nawet takich wyborów. One mogłyby mieć charakter mieszany, natomiast generalnie jestem zwolennikiem wyborów w formie tradycyjnej, ponieważ, szanowni państwo, chociażby tysiące nie wiem, kasjerek, ekspedientek, tysiące ludzi codziennie idzie do lokali handlowych obsługiwać kolejne tysiące klientów. Ponadto w Polsce pragnę zauważyć, że odbyły się w ciągu ostatnich kilkunastu dni w kilkudziesięciu miejscowościach wybory samorządowe uzupełniające, w których na przykład w naszym regionie w formie tradycyjnej, w naszym regionie wygrał na przykład w Aleksandrowie Kujawskim kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego i z tego miejsca też gratuluję nowemu prezydentowi Aleksandrowa Kujawskiego, burmistrzowi, czyli można było, nikt nie podważa sensowności i przede wszystkim wyników tych wyborów. No nie chcę przywoływać dalekiego kraju, ale w Korei Południowej odbyły się powszechne też wybory ogólnokrajowe, i nie odnotowano tam po 2 tygodniach żadnej wzrostu skali zakażeń, więc przypuszczam, tylko jestem pewien, że można w sposób naprawdę poważny do tego podejść i tak zorganizować te wybory, żeby stworzyć takie warunki w lokalach wyborczych, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo krótko, bo... Tak, krótko, bo oczywiście pan Walkowiak cały czas mówi, że opozycja jak gdyby nie chce przeprowadzenia wyborów w okresie maja. Tak, bo nie chcą go Polacy, tak jak już mówiłem panu, 70%. I za 2 lata też nie chcecie. I za 2 lata też nie chcecie, bo też nie, to obaliliście. Ten piękny, kompromisowy pomysł, nie? Starałem się panu nie przerywać, żeby mógł powiedzieć. Spokojnie, panowie, spokojnie. Bardzo dziękuję. Więc tak jak mówię, no, my słuchamy głosu Polaków. Ponad 70% osób obawia się wzięcia udziału w wyborach w najbliższym okresie ze względu na pandemię. To wpłynie na frekwencję. Część osób nie pójdzie zagłosować, będzie się bała wziąć udział w tych wyborach. A przecież te wybory to jest święto demokracji i to musi odbywać się w warunkach, w których każdy idzie, chce i się niczego nie obawia. I tu nie chodzi o to, chcemy czy nie chcemy. Słuchamy Polaków, którzy mówią, odsuńmy te wybory na okres, który będzie bezpieczny dla naszego zdrowia. Krok. kropka. Dobrze, ale dobrze, panie pośle, przepraszam, chciałem tylko zacytać. No to dlaczego nie chcecie się zgodzić na ten kompromisowy pomysł przeprowadzenia wyborów za 2 lata, kiedy, tak jak mówił o tym pan poseł Latos, wszystko na to wskazuje, że dopiero za 2 lata, jak pan odwołuje się do zdrowia, do nienarażania zdrowia Polaków, no to jest idealny pomysł wychodzący naprzeciw. Będzie szczepionka, będzie po pandemii i za 2 lata wybory. Jedno zdanie i wracamy. To, żeby te wybory przesunąć o rok. Tak jak my proponujemy. Aha. No, czyli jeden brak zgody za drugi brak zgody. Dobrze, panowie, jeszcze jeden rozmówca czeka na swój głos. Panowie, spokojnie. Jeszcze mamy czas na rozmowy. Wrócimy teraz do naszej kolejności wypowiadających się członków tej audycji, ponieważ jeszcze nam został pan poseł Dariusz Kurzawa. A ja przypomnę słowa lidera ludowców, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wybory powinny odbyć się w przyszłym roku i do tego czasu, jak zapewnia, nie będzie podważał prezydenckiego mandatu Andrzeja Dudy. Chciałbym, żeby wybory były w bezpiecznym terminie, w sposób tradycyjny. Jeżeli byłoby to niemożliwe, to w rzetelnie przygotowanym głosowaniu korespondencyjnym lub głosowaniu przez internet, powiedział szef PSL-u. Dariusz Kurzawa, PSL, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. My wielokrotnie mówiliśmy o tym, że rzeczywiście te wybory można przesunąć o rok, gdyby PiS i rząd nie upierał się i nie obstawał przed tym, aby wprowadzić stan czy klęski żywiołowej, czy jakiś inny podobny, aby móc łatwo wybrnąć z tej ciężkiej sytuacji. To byłoby najprostsze rozwiązanie. Tak de facto my już w tej chwili żyjemy w stanie takiej klęski żywiołowej czy stanu wyjątkowego. Te obostrzenia są praktycznie identyczne z obostrzeniami związanymi z tymi 2 stanami, których nie chcemy wprowadzić. Ale stan klęski trwający aż rok? Ale z 2008 roku wynika. Dokładnie takie sytuacje, dobrze, ale mamy i te obostrzenia. Ale jeżeli pozwolicie, ja wam naprawdę nie przeszkadzałem, kiedy sobie tam nawzajem przeszkadzaliście i dyskutowaliście. Słuchałem was bardzo spokojnie, drodzy koledzy. I powiem tak, że nasz pomysł tak de facto przejęła w tej chwili Platforma Obywatelska i cieszę się bardzo, że pomysł Władysława Kosiniaka-Kamysza również spotkał się tutaj z pozytywnym odzewem ze strony Platformy i ich lidera. Tak, rzeczywiście, bo ten pomysł my jako pierwsi podaliśmy. Bardzo łatwo jest go zrealizować, bo poprzez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i ewentualnego powtarzania go można przedłużyć ten czas trwania tego stanu klęski żywiołowej, o ile dobrze pamiętam, do 9 miesięcy. I po tych 9 miesiącach można ogłosić wybory, czyli wybory odbyłyby się na wiosnę przyszłego roku. Do tego czasu zapewne poradzimy sobie z koronawirusem, bo jak widać Polska i nie tylko Polska, ale też inne kraje zaczynają sobie z tym wirusem radzić. Zaczynamy z tego problemu też powoli wychodzić i byłoby to najlepsze rozwiązanie bez zmiany jakiejkolwiek konstytucji czy mieszania w ogóle w prawie. Natomiast kwestia wyborów na 10 maja. Przede wszystkim tak, robione jest to wszystko na kolanie, wiązane na sznurki. Pewne decyzje są totalnie bezprawne, tutaj podejmowane przez pana ministra Sasina, jak choćby drukowanie kart, czy nawet przygotowanie już ich w tej chwili do kolportażu. Przecież nie powinno się tego robić bez uchwalenia ustawy sejmowej, bo de facto nie ma do tego żadnych podstaw prawnych, aby zlecić takie zadanie jeszcze firmie obcej, a nie naszej, polskiej, bo z tego co wiem, one są drukowane podobno poza granicami naszego kraju, czyli też czy były drukowane poza granicami naszego kraju, czyli też na jakiej podstawie w ogóle zlecono ich druk bez podstawy prawnej. A co się stanie, jeżeli tego 10 maja wybory, tak jak wszyscy wieszczą, i rzeczywiście mamy szansę się zapewne jutro, pojutrze przekonać o tym w Sejmie, bo będę również w Warszawie. I co się wtedy stanie z tymi kartami? Co się stanie także z powinnościami finansowymi, które trzeba będzie zrealizować? No to może rzeczywiście dlatego tam nie ma dat na tych kartach, bo przecież to też niedawno ukazał się przeciek tych kart. Poza tym jest kwestia, że firma, która była odpowiedzialna za przygotowywanie tych pakietów wyborczych, tam były osoby chore na koronawirusa, czy zarażone koronawirusem. Jak tutaj wygląda kwestia bezpieczeństwa? Rzeczywiście ten termin po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, bo oprócz tego, że mamy koronawirusa za chwileczkę, czy już zmagamy się w tej chwili z suszą, czyli podwójne obciążenie i budżetu, i podwójne obciążenie naszego państwa. Są powody do tego, aby ten stan wprowadzić, o co apelowaliśmy już od samego początku. I można by było spokojnie, bez żadnych kombinacji przy prawie, przy konstytucji, przy innych przepisach, wprowadzić ten stan, przedłużyć czas wprowadzenia wyborów na przyszły rok, kwiecień, może początek maja przyszłego roku i mamy tę kwestię naprawdę w bardzo spokojny sposób rozstrzygniętą, bo między Jedno zdanie, pojedynczo. Nie podniecajcie się tak pojedynczo. Naprawdę, bo ja rozumiem, że może obawa przed utratą stanowiska, bo skoro porozumienie nie poprze PiS-u, to może się to skończyć z tym, że wylecicie z rządu, wylecicie także z intratnych stanowisk, także w województwie kujawsko-pomorskim, to się może z tym wiązać, ale proszę się nie denerwować. Niech pan nie mierzy innych swoją miarą, panie pośle. No, proszę nie mierzyć innych swoją miarą. Ja nie muszę tego robić, bo ja widzę, co wy robicie, także wy jesteście mistrzami w tej dziedzinie. Szanowni panowie, dobrze. Drodzy panowie, przechodzimy do... Możemy spokojnie spróbować przenieść te wybory za rok. I tak jak mówię od początku, nasz klub, Koalicja Polska nie będzie tego kwestionował. Chciałbym, aby panowie posłuchali pewnego cytatu. To wymaga jednak pewnego odniesienia się, bo my oczywiście, jak widać, mamy różne zdanie w tej sprawie, ale no przynajmniej nie wprowadzajmy co do podstawowych zasad widzów, słuchaczy w błąd. Otóż, żeby te wybory majowe były możliwe, to co pan poseł Kurzawa przed chwilą mówił, czy kwietniowe, to stan wyjątkowy musiałby trwać do stycznia przyszłego roku. No taka jest prawda, no. Ale sankcji żywiołowej też można wprowadzić. 90 dni po stanie wyjątkowym czy po stanie klęski żywiołowej muszą odbyć się wybory. A więc, szanowni państwo i panowie, równocześnie moi współdyskutanci, to by wymagało, ja teraz abstrahuję od tego, czy jest to możliwe, czy nie, termin za rok wymaga zmiany konstytucji. I koniec, kropka. No, my uważamy, że trzeba zmienić konstytucję i wtedy odbyć te wybory, kiedy to będzie już możliwe i bezpieczne za 2 lata, dlatego że bardzo wiele wskazuje na to, że za rok jeszcze takiej sytuacji komfortowej nie będzie. Dobrze. Panie pośle, nawet, to wymaga zmiany konstytucji. Nie możemy tego robić stanem wyjątkowym, chyba że on będzie trwał do stycznia. No to ale jeszcze Drodzy panowie. Panie redaktorze, jeszcze jedna ogromna... Na temat właśnie stanu klęski żywiołowej. Właśnie o to chodzi, że nie można wtedy zmieniać konstytucji, nie można wtedy zmieniać przepisów związanych choćby z wyborami i tak dalej. I może to was boli, bo chcielibyście przy okazji pokombinować przy konstytucji czy przy innych przepisach. Tak jak robicie wrzutki przy tarczy choćby. Panie pośle, od 2 miesięcy mówimy, zapraszamy do dialogu, usiądźcie, rozmawiajmy, również o zmianie konstytucji. Nie wprowadzajmy w błąd słuchaczy. Jeżeli będzie stan klęski żywiołowej, to żeby wybory odbyły się za rok, to musiałoby trwać do stycznia przyszłego roku i później 90 dni na przeprowadzenie wyborów. Koniec, kropka. To jest sprawa jasna i prosta. Podoba mi się, że pan mówi koniec, kropka, bo teraz moja kolej. Szanowni panowie, szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział tak. Wybory 10 maja nie są możliwe. Najprostszym wyjściem jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, choć możliwe są i inne jeszcze rozwiązania. Ale szef Państwowej Komisji Wyborczej sugeruje, że powinien jego zdaniem nastąpić kompromis sił politycznych wokół wyborów. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego oznacza przesunięcie wyborów o co najmniej 3 miesiące. Gdyby odbyły się z opóźnieniem, można by je zorganizować zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie dla chętnych. Prawo i Sprawiedliwość komentuje. Mamy jeszcze 2 inne terminy majowe i to jest do zrobienia. Stoimy na stanowisku, że w ramach okienka konstytucyjnego w maju wybory są do zrealizowania. Tak mówił Piotr Miller, rzecznik rządu. Różne rozwiązania, stan wyjątkowy, 90 dni po tym, tak mówi Sylwester Marciniak. I jeszcze jedna kwestia bojkotu. Na te 2 kwestie chciałbym, żeby panowie teraz po kolei się wypowiedzieli. Tomasz Lato z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o kwestię bojkotu, no to jest w ogóle w sprawach absolutnie kuriozalna, chora, bo wyborów się nie bojkotuje. Z tego co wiem, to w opozycji jest bardzo różne podejście w tej sprawie, niezależnie od jak opozycja ocenia to, co się w tej chwili dzieje, to w zasadzie do bojkotu nawołuje tylko i wyłącznie Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska. Reszta nie mówi o bojkocie. To reszta zaraz za siebie się wypowie, panie pośle. Ewentualnie jakieś inni jeszcze, jakieś inne osoby. A co do tego, co mówi szef Państwowej Komisji Wyborczej? A to, co mówi, to przyznam szczerze, no jestem zdumiony wypowiedzią zarówno tą, jak i różnych profesorów, tak zwanych autorytetów. No, szanowni państwo, Wyjdźmy w końcu z komunizmu, z tego homo sovietiku, z falandyzacji prawa i z tego wszystkiego. Nie róbmy takich, jak to się mówi, myków, że się wprowadzi na parę godzin czy na parę dni stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej po to, żeby odsunąć termin wyborów. Trzeba po prostu po męsku, w sposób odpowiedzialny, opozycja, koalicja, wszyscy mogą usiąść i mogą zgodnie ustalić zmianę konstytucji, ponieważ w konstytucji nie przewidziano takiej historii jak stan epidemii i takie zachorowania, jak są w tej chwili. To można przyznać, przewidziała w jakimś sensie obecna opozycja, czyli zarządów PO-PSL, to co już mówiłem, i wprowadzono ustawę, w oparciu o którą my w tej chwili działamy. Więc te wszystkie mechanizmy, o których mówiono już dzisiaj też w programie, które przypominają stan klęski żywiołowej, to wynikają właśnie z tej ustawy z 2008 roku. Namawiam słuchaczy, niezależnie od poglądów, o sprawdzenie tego artykułu 46 tej ustawy. Jestem przekonana, że 10 maja wyborów nie będzie, oświadczyła wczoraj Małgorzata Kidawa-Błońska. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. No, przede wszystkim wrócę do wypowiedzi pana posła Tomasza Latosa. My nie mówimy o bojkocie wyborów, tylko mówimy o bojkocie głosowania korespondencyjnego, które to wyborami nie będzie. Oraz o bojkocie majowego terminu wyborów, mówią państwo. Tak, dlatego, że w tym okresie nie da się przygotować wyborów w taki sposób, aby w komisjach wyborczych mieć pełną obsadę przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych, aby samorządy zdołały przygotować lokale wyborcze i przeprowadzić wybory. Chodzi o to, żeby wybory odbyły się w taki sposób, aby każdy obywatel bez obaw mógł wziąć w tych wyborach udział, nie czuł się zagrożony pandemią i mógł w tych wyborach po prostu zagłosować. Wybory korespondencyjne nie są żadnymi wyborami, tak jak już mówiłem wcześniej, to jest zabawa Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzenia na potem prezydenta Andrzeja. Panie pośle, proszę powiedzieć, czy Małgorzata Kidawa-Błońska wystartuje w wyborach w tym roku, jeśli odbyłyby się jesienią albo w sierpniu? Chodzi jej tylko, że nie mają. Nie kandydatki jej sztabu, ja nie jestem Małgorzatą Błońską. Na pewno przekonywałbym ją, żeby nie brała udziału w wyborach korespondencyjnych w formule, którą proponuje obecnie PiS, bo to nie będą wybory. Kropka na ten temat. Po prostu jeżeli wybory odbyną się w komisjach wyborczych, normalnie, aby każdy mógł zagłosować, to powinna wziąć ich udział. Andrzej Walkowiak, Porozumienie. Przede wszystkim, panie redaktorze, mimo że pan poseł Latos postawił kropkę w temacie terminów wyborów za rok, to ja chciałem tylko dosłownie jednym zdaniem powiedzieć, że wprowadzenie tak przewlekłego stanu jakiegoś nadzwyczajnego, czy to klęski żywiołowej, czy stanu nadzwyczajnego, oczywiście pogarszałoby diametralnie i tak niezwykle trudną sytuację gospodarczą. I teraz ja pozwolę sobie postawić kropkę, bo to jest kolejna jakby nieczysta też intencja obozu opozycji, która bardzo widać. Tylko Andrzej Walkowiak, proszę. Będą, czy tych wyborów nie będzie. Tak, i teraz tak, jeżeli chodzi o temat wywołany w tej chwili przez pana redaktora, to chciałem powiedzieć, że tak mniej więcej Koalicja Obywatelska co drugi dzień rzeczywiście wzywa do bojkotu, potem odwołuje, potem znowuż nawołuje do bojkotu wyborów i tak naprawdę poprzez to nieudolne zachowanie... Bardzo boli. Panowie, coraz szersze wątki się tu rozlewają. Niech pan to hamstwo zostawi dla siebie. Dokonaliście aktu. Nerwowo się zrobiło? No to mówię jak jest. Szanowni Państwo... Ale wie pan co? No takiego chama jak pan to rzeczywiście nie pan szuka. Panowie, spokojnie. Panowie, spokojnie. Panie redaktorze, autodestrukcji formacji politycznej i rzeczywiście widzę, że już wszystkiego się macie. Wszystkiego się macie. Panie Walkowiak. Szanowni Państwo, teraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Co ludowcy sądzą? A co powiedział pan Walkowiak? Bo nie słyszałem. Panie pośle, spokojnie. Powiedziałem, że... Broni się z witetami, jak zwykle. Powiedziałem, że Koalicja Obywatelska poprzez fakt, że co drugi dzień wzywa do bojkotu, a co drugi dzień odwołuje wzywanie do tego bojkotu, dokonała sama... No nie da mi się pan wypowiedzieć. No wie pan co? Korespondencyjnego, które nie jest wyborami. No. To jest oszustwem Prawa i Sprawiedliwości. I tak dokończę to, co chcę powiedzieć. No, dokonaliście aktu autodestrukcji własnego ugrupowania i dlatego będziecie się imać wszystkiego, łącznie z rzucaniem inwektyw ad personam, chamskich zagrywek, tylko... Proszę nie podnosić już temperatury tego sporu, bo jest już gorąco i będzie gorąco przez najbliższe dni. Władysław Kosiniak-Kamysz, ja w ten scenariusz się nie wpisuję, czyli bojkotować nie chcę. Dariusz Kurzawa. Oczywiście. Poza tym tak, podkreślę jeszcze raz i proponuję też wszystkim naszym słuchaczom, niech zajrzą sobie na stronę Gazety Prawnej, tam są jasne wytyczne, jeżeli chodzi o stan klęski żywiołowej i wcale nie jest to prawdą, że to spowoduje jakieś ograniczenia w gospodarce. To jest raz. Poza tym tak, Władysław Kosiniak-Kamysz rzeczywiście wychodzi z takiego założenia. Walczyliśmy w 1947 roku, gdzie warunki przeprowadzenia wyborów były naprawdę o wiele gorsze niż teraz. Nie można oczywiście tych dwóch sytuacji w żaden sposób porównywać, tym bardziej teraz będziemy walczyć w wyborach korespondencyjnych. Jest większość, ona niestety tym trochę prawem takim zbójeckim decyduje o tym, w jaki sposób mają te wybory się odbyć, no co się będą odbywały i musimy w takim razie spróbować przede wszystkim wypracować jak najlepszy wynik, aby doprowadzić do drugiej tury, bo tak jak to podkreślam za każdym razem podczas każdej audycji właśnie w Radiu Pomorza i Kujaw, w drugiej turze prezydent Andrzej Duda ma olbrzymią szansę na przegraną, a wygrana będzie po stronie kandydata opozycji. Mam nadzieję, że będzie to Władysław Kosiniak-Kamysz, bo wszystko na to wskazuje. I zamierzamy wobec tego też tutaj nie odkładamy broni. Będziemy walczyć o Polskę, będziemy walczyć o demokrację, będziemy walczyć o to, żeby Polacy obudzili się w nowym, lepszym kraju po wyborach prezydenckich. Nie możemy dopuścić do zawłaszczenia władzy przez tylko i wyłącznie jedno ugrupowanie, jedną partię. Mógłbym nawet przytoczyć słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który też mówił o tym, że jest to wielkie niebezpieczeństwo, jeżeli władza jest tylko po stronie jednej partii, bo doświadczaliśmy tego przez dziesiątki lat w Polsce i w całym bloku socjalistycznym, komunistycznym. Wobec tego no, nie możemy dopuścić do jakiejś takiej powtórki, gdzie idziemy w prostej linii do rządów autorytarnych. Także, żeby jeden człowiek decydował tutaj o wszystkim. Ja oczekuję tego, że te wybory odbędą się w normalny, demokratyczny sposób. Myślę, że 10 maja rzeczywiście wybory nie będą się odbywały, że dojdzie rzeczywiście do istotnych zmian albo wskutek naszego głosowania, albo też na skutek refleksji i też policzenia szabel przez obóz rządzący. I mam nadzieję, że przystąpimy do wyborów na równych warunkach, kiedy wszyscy kandydaci będą mieli równe warunki wypowiedzenia się, przedstawienia swoich programów i też dania możliwości decydowania naszym rodakom o tym, kto ma zostać prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Panie pośle, to jest pan większym optymistą niż szef, niż Władysław Kosiniak-Kamysz, bo on mówi, że bojkot wyborów go nie interesuje, no to dobrze, to tak jak pan, ale dalej mówi, jeśli nasi wyborcy nie pójdą na wybory, to zagwarantujemy Andrzejowi Dudzie kolejne 5 lat prezydentury, a pan twierdzi, że w drugiej turze może się różnie zadziać. Ale Władysław Kosiniak-Kamysz już nie wierzy w zwycięstwo. Jeżeli pójdziemy do wyborów, no wiadomo, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest tutaj kandydatem i wykazuje na pewno wielką ostrożność. Jest to polityk wielkiej klasy. Ja sobie mogę pozwolić na większy optymizm w tym przypadku, bo też obserwuję to, co się dzieje na scenie politycznej i chciałbym, żeby tak było. Także to jest mój własny, prywatny osąd w tym momencie. Rozumiem. Szanowni panowie, na koniec jeszcze jeden cytat i bardzo krótko bym prosił po jednym zdanku komentarza. Oto ten cytat. Wątpliwości jest mnóstwo i władza prze do wyborów, zasłaniając się potrzebami konstytucyjnymi i jest to niepokojące. Tak mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Ludzie są zawiedzeni, że Sejm zajmuje się sobą, a nie pomocą ludziom. Narasta irytacja w narodzie, że Sejm zajmuje się wyborami zamiast zająć się pandemią, przekonuje marszałek. I zapowiada, że w sprawie ustawy senatorowie zasięgną opinii prawnej od Rzecznika Praw Obywatelskich, od Państwowej Komisji Wyborczej, a także opinii Sądu Najwyższego. Rządzący krytykują go za obstrukcję, a marszałek Senatu mówi, że to jest poważna ustawa i nad nią będzie pracował do ostatniego dnia. Tomasz Lato, Prawo i Sprawiedliwość. Rządzący zajmują się pandemią, walką z kryzysem, całą tą sytuacją, stąd też kolejne ustawy, które są przygotowywane, a gdyby była inna postawa opozycji, już dawno nikt by w ogóle na temat wyborów nie rozmawiał, byłby konsensus ogólnopolityczny i byłoby po problemie. To tak naprawdę opozycja wpycha Polaków i podejmuje decyzję za wszystkich o tym, że wybory będą musiały się pewnie odbyć w maju. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. No niestety trend Prawa i Sprawiedliwości do utrzymania władzy, podyktowany też utrzymaniem stanowisk, dojściem do spółek Skarbu Państwa, chęcią dalszego dojenia Polski, powoduje to, co powoduje, że największym zainteresowaniem Prawa i Sprawiedliwości jest przeprowadzenie wyborów. Niestety tutaj padły takie głosy dotyczące sytuacji gospodarczej. Otóż ta sytuacja gospodarcza będzie się pogarszała i ona nie ma nic wspólnego z pracami parlamentarnymi, ponieważ przyjmowane ustawy niewiele polskiej gospodarce pomagają. W Toruniu zarejestrowało się ponad 200 firm w tamtym tygodniu. Nie wiem, jak to wygląda w Bydgoszczy, w Wrocławiu, w Grudziądzu i na Wrocławiu. Sytuacja jest krytyczna, a PiS rzeczywiście cały czas tylko o wyborach. Andrzej Walkowiak, Porozumienie. Tak jak powiedział pan poseł Tomasz Lato, rzeczywiście w tej chwili na rządzących spoczywa niezwykła odpowiedzialność, aby wyprowadzić kraj z potrójnego kryzysu i potrzebny jest partner w postaci opozycji, ale widzicie państwo nawet po tej audycji, że tego partnera zdolnego do dialogu, do konstruktywnego osiągania kompromisów i rozwiązań dobrych dla Polski oczywiście nie ma. Jedyne pragnienie rozwalić Zjednoczoną Prawicę i bez skrupułów. I wzajemnie. Spokojnie. Panie Andrzeju, no nie może pan Walkowiaka spokojnie. Nie musi pan wszystko przerywać. Zanim oddamy głos ostatniemu mówcy, jeszcze jedna rzecz do pana Andrzeja Walkowiaka z Porozumienia. Jak pańskim zdaniem zachowają się posłowie tego ugrupowania? Bo to języczek uwagi właśnie kierowany jest na nich. Nie wiem, naprawdę opieram się tylko i wyłącznie w tej chwili na doniesieniach medialnych. One rzeczywiście są bardzo różne. Na pewno wiele będzie zależało od tego głosowania. Ja proszę, wzywam, apeluję do parlamentarzystów Porozumienia, żeby głosowali na termin, który będzie uzgodniony w ramach Zjednoczonej Prawicy. Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe. No to jest trochę taka sytuacja, zdaje się Gomułka też powiedział coś takiego, że władzy raz zdobytej nie oddamy już nigdy. I to trochę tak to wygląda. Nie w tym kierunku powinniśmy pójść, bo są ważniejsze rzeczy niż wybory, niż to, żeby dalej pan Duda został prezydentem. Jest kwestia utrzymania gospodarki, dobrej jakości życia Polaków, a niestety tarcza jest cały czas dziurawa. My tylko rozmawiamy o wyborach, zamiast o dobrych rozwiązaniach dla polskiej gospodarki, bo gdyby pierwsza tarcza była ok, to nie trzeba byłoby jej potem powtarzać, jeszcze trzecią wersję robić. Tak naprawdę już w tej chwili wszyscy się gubią, ile tych tarczy było i ile jest. Realnej pomocy rzeczywiście nie ma. Ja tutaj muszę się zgodzić z panem posłem Lenzem. Podobna sytuacja jest w Inowrocławiu, podobna w Bydgoszczy. Wiele firm zwalnia, likwiduje swoją działalność. Niestety branża hotelarska, gastronomiczna takie problemy, tak, to są na pewno ważne problemy, ale ważniejsze jest to, żeby bydgoszczanie, nie tylko bydgoszczanie mieli co włożyć do garnka, panie pośle. Likwidacja firm, ta iluzoryczna, ale ja tobie nie przeszkadzałem, naprawdę. I ta iluzoryczna pomoc państwa, która tak naprawdę nie dotarła jeszcze realnie do tych naszych firm, do naszych przedsiębiorców, bo przecież spotykamy się z nimi, rozmawiamy za pomocą różnego rodzaju mediów i tak dalej. I ja bym apelował, żeby bardziej tutaj w tej chwili zwrócić się na realną pomoc dla mieszkańców naszego regionu. I tym apelem musimy kończyć naszą audycję. Tomasz Latos, Tomasz Lenz, bardzo dziękuję. Andrzej Walkowiak, Dariusz Kurzawa, byli państwo moimi gośćmi. Dużo zdrowia. Trzymamy wszyscy kciuki nawzajem za siebie i za nasze zdrowie. Dziękuję, do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia.